Pokażę Wam, jak zrobić domową pułapkę na pluskwy. Potrzebować będziemy jakiś pojemniczek, do tego potrzebować będziemy cztery lepy. Możemy wykorzystać jakiś klejący kartonik, taśmę dwustronną. Przyklejamy to w ten sposób, aby każdy róg łączył się ze sobą. No i potrzebujemy czegoś, co będzie te pluskwy wabiło. Więc w tym celu wykorzystamy suchy lód. Dlaczego suchy lód? A to dlatego, że suchy lód wytwarza dwutlenek węgla, który to właśnie wabi pluskwy, które wyczuwają dwutlenek węgla wydobywający się z naszego ciała. Tak wygląda gotowa pułapka i działa w ten sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, suchy lód wytwarza dwutlenek węgla, pluskwy zwabione przykleją się do lepów umieszczonych tutaj.